Ech, ludzie, co się ostatnio odjebało, to ja nawet nie... No szkoda gadać, ale po kolei. Na imię mam Gilbert i jestem członkiem starego obozu. No, właściwie to byłem, bo popsztykałem się trochę ze strażnikami i musiałem czym prędzej uciekać. Teraz mnie szukają, ale na szczęście udało mi się znaleźć dobrą kryjówkę w jaskini niedaleko obozu. Sama jaskinia jest dobrze ukryta, a żeby się do niej dostać, trzeba się wspiąć po półkach skalnych, więc jestem bezpieczny, bo jak dotąd nikt mnie tu nie znalazł. No dobra, prawie nikt. Kilka dni temu zjawił się tu jakiś typ. Koleś był naprawdę dziwny. Ubrany w podarte spodnie i podkoszulek, na głowie miał kuca, a na plecach nosił kilo. Zapytał mnie, co ja tu robię, a po chwili, jak gdyby nic, podszedł do mojego kufra, zabrał moje rzeczy i wyszedł. Czaicie? Najzwyczajniej w świecie ojebał mnie na moich oczach z mojego dobytku. Ale dobra, niech mu będzie. I tak nie było tam nic wartościowego. Mam teraz ważniejszy problem. Muszę pomyśleć, co dalej. Utknąłem w tej jaskini na dobre. Jestem ścigany, a na domiar złego kończą mi się zapasy. Stoję teraz przed moją jaskinią, podziwiam widoki, barierę i rozmyślam nad tym, co straciłem. A mogło być tak pięknie. Zaczęło się w sumie całkiem nieźle. Pierwszym miejscem, do którego trafiłem po zrzuceniu za barierę, był stary obóz. Prezentował się bardzo ładnie. Zamek, dookoła zewnętrzny pierścień, ludzie całkiem mili. Co prawda, jeszcze na placu wymiany dostałem w ryj od jakiegoś gbura o imieniu Bulit, ale zaraz potem poznałem bardzo sympatycznego gościa o imieniu Diego, który powiedział mi co i jak. Gdy już się trochę zaaklimatyzowałem w obozie, wysłano mnie wraz z tuzinem innych ludzi pod eskortą strażników do starej kopalni. Dostałem ubranie robocze, kilof i kazano mi wydobywać magiczną rudę. Cóż, praca jako kopacz może nie jest szczególnie prestiżowa, ale nie było też tak źle. Trzeba było tylko uważać na pełzacze, które wpierdoliły już paru naszych chłopaków. Ja miałem to szczęście, że pracowałem na wyższych poziomach kopalni, więc z pełzaczami nie miałem do czynienia ani razu. Po robocie odbierałem swój przydział rudy, wracałem do obozu i mogłem się napić porządnej ryżówki. Dostałem nawet swoją własną chatę. I to w dobrym miejscu, bo chata leżała na uboczu, więc żaden cholerny dupek przez nią nie przebiegał. Jak przez chatę Kyla. W obozie mieliśmy nawet arenę. Chociaż nigdy nie widziałem, żeby ktoś na niej walczył. No, ale Gomez, szef obozu, miał chęć sobie taką arenę sprezentować, to dostał czego chciał. Kto bogatemu zabroni? I tak sobie funkcjonowałem. Dzień po dniu. I jakoś to wszystko się kręciło. Machanie kilofem, potem odpoczynek i chlanie ryżówki. Potem znów kopalnia, ryżówka i tak dalej. Dzień jak co dzień. Dzień po dniu wciąż się dział życia w kolonii cud. Poeta ze mnie. Było mi na tyle dobrze, że nie miałem ochoty przejść do innych obozów. Chociaż kilku świrów kręcących się po naszym obozie mi to proponowało. Obiecywali cuda na kiju. Brak pracy w kopalni, wyzwolenie, bla bla bla. Zasięgnąłem języka i dowiedziałem się, że u świrów co prawda w kopalni faktycznie nie trzeba pracować, za to zapierdala się na bagnie przy zbiorach ziela w towarzystwie błotnych węży. A do tego codziennie jest się poddanym praniu mózgu ze strony guru. Z kolei w nowym obozie jest ponoć większa swoboda, za to można dostać wpysk od każdego, komu nie spodoba się twoja gęba. To ja za takie coś serdecznie dziękuję. Wolę już stary obóz i naszą kopalnię. Jedyny minus, że jak napatoczyłem się na Bladwina czy Szakala, to musiałem tym sępom płacić 10 bryłek rudy dziennie. Ale przynajmniej dzięki temu nikt mnie nie zaczepiał i miałem święty spokój. No, ale pewnego razu coś mnie tknęło. I pomyślałem sobie, że przecież stać mnie na więcej. I mógłbym starać się awansować w obozowej hierarchii. I że mogę porzucić swoje nie najgorsze życie kopacza i prowadzić życie jeszcze lepsze. Jakiś ja wtedy głupi byłem.
Postanowiłem zostać cieniem. Cienie to kasta, która w starym obozie pracuje zdecydowanie najmniej. Zresztą powiedzmy to sobie otwarcie. Większość z nich zwyczajnie całymi dniami się opierdala. Tylko Diego robi coś sensownego. On i może jeszcze kilku handlarzy. Reszta przez całe dnie zbija bąki. Patrząc na nich, pomyślałem sobie wtedy, że przecież i ja mógłbym być jednym z nich. Postanowiłem, że spróbuję do nich dołączyć. I się zaczęło. Żeby zostać cieniem, musiałem przejść test zaufania. A potem każdemu z co ważniejszych cieni wyświadczyć jakąś przysługę. Ile z tym było pierdolenia? Większość zadań to jakieś typowe przynieś, podaj, pozamiataj. Czasem wystarczyło zrobić kilka kroków, jak w przypadku tego łebka, świstaka, który chciał, żebym kupił mu od jednego z handlarzy jakieś świecidełko. Bułka z masłem. Niestety, inni byli bardziej wymagający. Kucharz Snaf wysłał mnie po grzyby, bo chciał zrobić nową potrawkę, którą rozda ludziom. Zrobiłem co chciał, ale niestety potem połowa obozu dostała od tej potrawki strasznej sraczki. Snaf mnie za to konkretnie opierdolił. A co? Niby moja wina? Kurde, skąd mam wiedzieć, czy przyniosłem mu złe grzyby? Na szczęście to był jedyny taki wypadek przy pracy. A z innymi zadaniami sobie poradziłem, choć kosztowało mnie to mnóstwo czasu, sił i nerwów. Niektórzy cienie kazali mi latać od obozu do obozu, więc nie dość, że się przy tym strasznie nabiegałem, to jeszcze musiałem uważać na tabuny potworów, które chciały mnie wpierdolić na kolację. Jakimś cudem udało mi się wykonać wszystkie zadania, przejść test zaufania i nawet pozostać przy życiu. Byłem już o krok od tego, żeby zostać cieniem i wieść wygodne, bezpieczne życie. Jeden malutki kroczek. I wiecie co? Wyłożyłem się na ostatniej prostej. Spierdoliłem koncertowo wszystko, nad czym tak długo pracowałem. Przez moją chęć popisywania się musiałem ostatecznie uciekać z obozu przed wkurwionymi strażnikami. Czemu do jasnej cholery musiałem powiedzieć Gomezowi, że znam Iberiona?